Tu było wiele okazji do tego, żebym Cię zaprosił na moją kanapę, bo często poruszam tematy filmowe, więc siłą rzeczy musiałeś tutaj po prostu kiedyś yy, usiąść. Na pewno, w każdym razie, myślałem o tym, żeby Cię zaprosić, ale gdy zobaczyłem Twój wpis o śmierci dropsia, Twojego psa, to poczułem yy, jakąś taką więź z Tobą, bo sam doświadczyłem śmierci swojego zwierzęcia, yy, kota. I pamiętam emocje, które towarzyszyły mi jego odejściu. I pomyślałem, że chciałbym porozmawiać z Tobą właśnie o tym: o, o miłości, bo tak nazywasz uczucie, którym darzyłeś dropsia, i w ogóle o miłości ludzko-zwierzęcej. Jaki ona ma wymiar, co ona dla nas oznacza i dlaczego wciąż właściwie jest tabu. Mówienie o mm, uczuciach, które jest, jest związane z odejściem zwierzęcia. To, Często też w języku jest takie wyraźne, bo mówi się, że pies zdechł, nie umarł. Więc chciałem cię zapytać właśnie o to, jak w ogóle zaczęła się twoja miłość do dropsia? Y tak, ja sobie uświadomiłem sobie, że, że to była miłość właściwie w chwili jego śmierci, bo my byliśmy bardzo zżyci i no, przez całe życie drapsio był u nas. Mając sześć tygodni trafił dzięki ogłoszeniu na Facebooku, gdzie no, po prostu było zdjęcie drapsia, informacja, że, że taki piesek jest Szuka właścicieli. To była zresztą informacja firmowana przez schronisko w Celestynowie pod Warszawą, a właściwie przez panią, która współpracowała ze schroniskiem i po prostu zabrała szczeniaczki małe do domu, żeby one nie nasiąkały tą atmosferą porzucenia, jaka jest w, w każdym schronisku. Więc Dropsio właściwie trafił z domowych takich pieleszy. Od razu do domu. Nie, nie miał w związku z tym traumy żadnej na początku, ale, ale jednak uczucie było z mojej strony na pewno od pierwszego wejrzenia, bo najpierw zobaczyłem jego zdjęcie właśnie w tym annonsie Facebookowym, i on na tym zdjęciu był taki rozbawiony, ale też zaczepny. To znaczy Było widać, że. Ten mały czarny piesek z pięknymi oczkami, to będzie dokazywał, że nie będzie takim potulnym pieseczkiem wykonującym rozkazy. I to właściwie spowodowało, że ja od razu poczułem wspólnotę dusz. Bo szczerze mówiąc, ilekroć widzę na spacerach takie pieski, które idą przy nodze i wykonują siat, tam rzuca im się coś, one nabiega, to ja czuję takie ściśnięcie serca. Bo. I zawsze sobie myślałem, że nasze pieski, bo tych piesków w życiu u nas było sporo, i był kot też. Także te, te, te zwierzęta były i są blisko nas, bo dalej, teraz mam suczkę, mamy właściwie uratowaną z COVID-u, ale to jest oddzielna historia. W każdym razie zawsze sobie myślałem, że te nasze zwierzęta muszą mieć pewną wolność. Ja nawet ja im pozwalałem być na nieposłuszeństwo. Nie miałem wcale takiej potrzeby zaznaczania, że ja jako człowiek mam nad nimi władzę. Nawet to powiedzenie, że Pan czy Pańcia, pańcia ci tu zrobi, pancia tamto, jest to tak protekcjonalne, że zupełnie się nie zgadza z moim sposobem patrzenia na zwierzęta. I ja widzę w nich partnerów. I drobsza niewątpliwie był partnerem. Co więcej, on to wiedział, on to poczuł myślę, wychowując się w tym domu I, i tak się zachowywał. Znaczy, on się zachowywał jako współmieszkaniec domu. Miał oczywiście swoją rolę i bardzo ją traktował poważnie, czy informował, jeśli, jeśli ktoś się zbliżał, pilnował i tak dalej. No, ale też bawił się bardzo chętnie i, no i lubił i potrzebował bliskości. Co prawda, był cały taki kudłaty i, i biegający, i szczekający nawet słyszałem, że ktoś z sąsiadów nazwał go kiedyś pies baskerwilów czyli przerażający taki pies no, a jednocześnie on był najbardziej kochany. Z tym, że ja myślałem cały czas o Dropsiu jako po prostu o piesku, który z nami jest, który jest trochę niesubordynowany, który czasem sprawia kłopoty, a czasem się właściwie, no, chciałem powiedzieć, pogryz z jakimś psem, ale napadł inny pies na niego, więc został Dropsio pogryziony i, i, i musiałem go tam ratować i psychicznie też, bo on miał różne swoje lęki, nie wiem czy on nie miał jakiejś nerwicy, w każdym razie był neurotyczny, kiedy, kiedy po raz pierwszy weterynarz go zobaczył, to on mówi o, to jest taki pies, który, który się boi, który jest tchórzem. No, mnie tak ruszyło, jak powiedział słowo tchórz o psie małym, który jeszcze, jeszcze w ogóle nie jest dorosłym psem, a już ktoś mówi, że jest tchórzem. No, ale dobrze, rzeczywiście był trochę neurotyczny, więc ja z nim pracowałem psychicznie. Znaczy, miałem takie zadanie i, i, i udowadniałem, że cokolwiek, czegokolwiek on by się bał, czy miał jakąś y, 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 jakiś taki lęk utrudniający życie, to ja to pokonam. Y, y, psychoterapią, łagodnością, dotykiem, mówieniem, y, traktowaniem go i to się udawało. Rzeczywiście właściwie każdy jego opór, każdy problem rozpuszczał się, że tak powiem. I kiedy on umarł, tak nagle umarł, bo po prostu choroba była dosyć szybka. To był taki typ nowotworu, który się szybko bardzo przerzuca. W ogóle u psów, jeśli się pojawi nowotwór, to on szybciej atakuje niż u ludzi. Ktoś mi powiedział, weterynarz chyba, że psy żyją krócej od ludzi i też choroby w nich się szybciej. Rozwijają. Więc w momencie, kiedy była postawiona diagnoza, to on miał już rozrzucony nowotwór. Przy czym nie, nie, nie było jakichś takich wyraźnych objawów choroby, w związku z tym ja nie byłem uprzedzony jego zachowaniem o tym, że, że coś się dzieje aż tak złego. I kiedy, kiedy była ta diagnoza i jak to z diagnozą i z nowotworem, lekarz często mówi, no ile, ile panie doktorze, to, to, to ile to może potrwać? No i, i wtedy padło, no nie wiadomo, no to w każdym przypadku trochę inaczej, no ale tak, no 2-3 miesiące. Ale drop się umarł tydzień później, więc ja mimo wszystko nie byłem przygotowany. On nie, nie cierpiał poprzedniego dnia, normalnie byliśmy na spacerze, normalnie zjadł z apetytem. Więc ja w ogóle nie byłem przygotowany na to, że jest już aż tak źle. I umarł po cichu w nocy przy moim łóżku. Więc obudziłem się i zobaczyłem, że on już nie żyje. I to było uderzające, wstrząsające. Bo, tak jak powiedziałem, choroba chorobą, ale jednak zupełnie nie byłem przygotowany. I jeszcze było to takie poruszające. Może ktoś powiedzieć, że to jest niestosowne porównanie, ale wiesz, ludzie różnie umierają, istoty różnie umierają. Tak bym powiedział. W moim wieku to już jest tak, że się ileś, iluś bliskich pożegnało. I mama już umarła, i ojciec umarł, i mój przyjaciel Zegmund Kałużyński umarł. Byłem świadkiem, odprowadzałem ich. Yy, yy. Ileś piesków, i kot też odeszło, więc ja byłem już świadkiem śmierci. I dlatego nam, dla mnie to porównanie, które zaraz zrobię, wcale nie jest dziwne. Otóż było coś poruszającego w odejściu. Mojego ojca i potem w odejściu dropsia. Powiedziałbym podobnego, mianowicie, skoro już powiedziałem, że istoty różnie umierają, to wiemy, że jedne umierają w cichości, inne sprawiają mnóstwo kłopotu zanim umrą, ale też i życie im sprawia kłopot, bo na przykład doświadczają bólu bardzo długo. Ale też są takie, które wymagają opieki, żądają tej opieki, które są trudne psychicznie, które powodują, że rodzina czy ta osoba opiekująca się jest po prostu wykończona. Odchodzi od zmysłów już nie tylko z powodu straty, ale ze z powodu zmęczenia tym odchodzeniem osoby bliskiej. Otóż mój ojciec odszedł w taki sposób. Aby jak najmniej zrobić kłopotu. Też był chory na nowotwór i też do ostatniej chwili był właściwie w porządku. Był co prawda w szpitalu, ale ja byłem ostatniego dnia, jeszcze przed jego śmiercią, u niego i pamiętam ostatnią moją rozmowę z ojcem. I ostatnia rozmowa była taka: Wiesz co, zobacz, już jest czwarta, biegnij do domu, bo mama na pewno czeka z obiadem, a wiesz, żeby ona nie lubi czekać, bo tam jej się kartofle rozgotują, więc żeby się nie denerwowała już idź. Tu już jest wszystko dobrze. To była moja ostatnia rozmowa z ojcem. Co ta rozmowa pokazywała? On do ostatniej chwili myślał o tym, żeby swoją chorobą i wizytą moją u niego nie zrobić kłopotu mamie. Która zresztą odwiedzała go codziennie. On myślał o innych, sam umierając. Nie myślał o tym, że jest ciężko chory, że umiera, tylko żeby innym nie zrobić kłopotu. I odszedł następnego dnia też w takim momencie, żeby nie spóźnić się na obiad. Może ja to trochę przesadzam, ale w tym jego takim cichym odejściu on po prostu wstał, z łóżka szedł do łazienki, upadł. I yy, okay. prawdopodobnie jakiś skrzep w mózgu oderwał się i, i to była śmierć w szpitalu. To była taka spokojna, cicha śmierć człowieka, który do ostatniej chwili dba o to, żeby nie sprawić sobą innym kłopotu. I w odejściu dropia. Coś takiego było też. Ja wiele wcześniej piesków żegnałem, ale nigdy nie było takiej śmierci, która, właśnie jak powiedziałem, do ostatniej chwili on nie pozwalał martwić się nim. I, i kiedy umarł, to po prostu przyszedł do mojego łóżka i, i tam umarł. I pomyślałem sobie, że on miał jakby podobny sposób odchodzenia. On nie, znaczy on, on nie był kłopotem. A jednocześnie, no, niedawno przeżyłem inne takie odejścia, które były traumatyczne. Więc pomyślałem sobie, że pomiędzy ojcem a dropsiem jest jakaś nić wspólna, jest jakiś, jakaś cecha wspólna która być może jest jedną z cech decydujących o tym, o tym, że moje uczucie i związek akurat z nimi i z ojcem i z Dropsiem były tak niesamowicie silne, że prawdopodobnie ten kompletny brak egoizmu, który tu się manifestuje. W wypadku ojca to było świadome, no. w wypadku Dropsia mogło być instynktowne, a mogło być przypadkiem, no niemniej wyglądało podobnie. Yy. Był niewątpliwie czymś, co, co powodowało, że, 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 że ten nasz kontakt, że ten nasz związek był bardzo bliski. I podobna też potem, podobny był też dalszy ciąg. Otóż mimo, że ojciec mój umarł dawno temu, bo w 1993 roku, to ja właściwie ciągle go wspominam, ciągle o nim myślę, ciągle się na niego powołuję. On ciągle istnieje w moim życiu i to w taki dobry sposób, w taki sposób, powiedziałbym, wzmacniający. Tu minęły cztery miesiące, ale widzisz podczas tej rozmowy, że ja, mówiąc o drapieżniku, cały czas no, w środku się trzęsę. Więc to w ogóle mi nie przechodzi. I ten Czas, bo mówi się czasem o żałobie. I jeśli używa się słowa żałoba po odejściu psa czy kota, to jest wiele osób, które uznają to za niestosowne, że żałoba może być po człowieku. To, już ja mówię nieprawda. Ta żałoba po człowieku i po psie może wyglądać tak samo. Nie dość tego. Ona może trwać tak samo długo. I może też być no w ten sam sposób. Porządkująca, y, zmuszająca do, y, do zastanowienia się, do autorefleksji. Ja mam dropsia na, y, na telefonie, na, 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 na tym ekranie. pierwszym ekranie, tak. Więc on zawsze jest. Ja yy, yy, pomyślałem, że iż dobrze mi to robi. Wiele osób mówi tak, weź innego psa, żeby już tak nie, nie wspominać tego dropsia. A ja mam takie uczucia, ja nie chcę teraz. Znaczy, mam, mamy właśnie tę kamę, yy, 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 suczkę, która zresztą była z dropsiem przez, przez rok. No więc ona sobie cały czas jest i, i, i jest jej z nami bardzo dobrze. I, I jak najbardziej ja ją też obdarzam uczuciem, ale to, je, to nie jest coś za coś. I też pod, podrzucają mi ludzie na Facebooku zdjęcia piesków podobnych do Dropsia, żeby, 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 żeby zastąpić. Ale to nie jest kwiatek, że umarł kwiatek, kupię sobie kwiatearni taki sam. To tak nie działa. W związku z tym ja potrzebuję tego, tego te właśnie żałoby. Potrzebuję te przejścia przez, przez te wszystkie stany. I to, jak się okazuje po czterech miesiącach, w ogóle nie wygląda na to, żeby, żeby w jakikolwiek sposób słabło. Więc rzeczywiście widzę, że jest, że, że zaciera się trochę ta. Odległość między człowiekiem bliskim, a bliskim zwierzę, zwierzęciem. Ja jestem buddystą. Jestem buddystą ateistą. Czyli tu element religijny nie ma absolutnie nic wspólnego. Chodzi mi o filozofię buddyjską, a nie o, 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 o wyznanie. I w buddyzmie dużo bliżej są zwierzęta i ludzie. Zresztą ta wędrówka dusz, która pozwala przechodzić z jednej istoty w drugą, która mówi o energii, generalnie, która przechodzi z istoty na istotę i która w ogóle używa słowa istota, które jest wspólne dla nas i dla ludzi i dla zwierząt, dużo bardziej mi odpowiada od doktryny katolickiej na przykład, która mówi, Powołując się na Biblię, że, że zwierzęta zostały stworzone przez Boga po to, żeby służyć ludziom. Ja myślę, że efekt tej doktryny jest mocno zapisał się też w polskim prawie, ponieważ po śmierci, zwierzę prawnie jest traktowane jako odpad. I to w dodatku odpad najgorszej takiej kategorii, bo odpad toksyczny, mhm. dlatego nie można go sobie legalnie zakopać we własnym nawet ogródku. I. Oczywiście są jakieś argumenty za tym, że to jest jakieś tam zanieczyszczenie wód gruntowych i tak dalej, no ale ja myślę, że to jest jednak mocno tak podciągnięte jednak i wynikające właśnie, właśnie z tej doktryny, która sprawia, że zwierzęta są traktowane po prostu jakby niżej w hierarchii tak, bytu, tak. prawda? Ogólnie mówiąc, że my możemy sobie podporządkować zwierzęta i no tak... Tak powiedział Bóg, prawda? W buddyzmie rzeczywiście, tak jak mówisz, jest zupełnie inaczej. Ja myślę też, że, że trochę w tym traktowaniu zwierząt ma znaczenie, z jakiego środowiska jesteś. Bo zdecydowanie jeszcze ciągle używa się, że tak, używa się innego, innego sposobu traktowania zwierząt na wsi i w mieście. Oczywiście. W mieście po pierwsze psy. Mogą wchodzić do mieszkania. Ja znam jeszcze ludzi mieszkających na wsi, którzy uważają, że pies nie powinien wchodzić do domu. Mhm. Pies może być na podwórzu, pies ma swój dom, czyli budę. Poza tym, bardzo wielu ludzi uważa, że pies jest po coś. Nie, nie mhm. jest towarzyszem człowieka, tylko jest pracownikiem człowieka. Więc na przykład ma siedzieć w budzie. A może i na Łańcuchu, po to, żeby pilnować domu. On ma cel. Te miska jedzenia, którą dostaje, to dostaje za pracę, którą wykonuje, czyli za to pilnowanie. Czy powiedzmy, ma pilnować owiec, jeśli jesteśmy w górach, czy coś. On ma coś robić. Podobnie jak wszystkie zwierzęta, które są, prawda, na gospodarstwie. Tak, one służą, one służą z jedzeniu albo pracy, więc to jest rzeczywiście... U nas jest ten inny wymiar, bo zwierzęta w mieście, prawda, już w mniejszych miejscowościach, ale myślę, że na wsi to też się zmienia, prawda? Zmienia się, oczywiście. Ale, że... ale jeszcze ciągle są nawet koło Warszawy, bo ja spotkałem mhm. takie domy, naprawdę blisko Warszawy, właściwie już włączone w, w administracyjnie do Warszawy, i tam ciągle jeszcze obowiązuje takie, że. Pies wybiegł na drogę, przejechał go yy, yy, samochód. No nie szkodzi, to tu, tu się rodzą w stodole następne psy, to no. będzie następny pies. Także pies nawet, mimo że ma swoje imię, ale nie ma swoje, nie jest traktowany podmiotowo. To znaczy, nie, nie jest kimś konkretnym, tylko jest psem. Ale no. to się też zmienia bardzo, bo widzisz, jak dropsio zmarł, to, to, no to w związku z przepisami i tak dalej, o których mówisz. Postanowiłem rozejrzeć się, no, co mam dalej zrobić. Umarł w moim domu mm -hmm. koło łóżka. Nie było przy tym weterynarza. Nikt nie usypiał, go. on po prostu umarł. E, e, więc powinienem zakrzątnąć się, żeby jakiś pogrzeb e, wyprawić mu. Co zrobić w takim razie? No, jest jakiś taki e, w, cmentarz pod Warszawą w koniku, zdaje się, dla zwierząt gdzie są takie małe grobki, ale pomyślałem sobie, że ja tam nigdy nie byłem, ale widziałem zdjęcia i filmy i że to mi się strasznie nie podobał. Tam, no, ludzie mają różne gusty yy, i no, no, są tacy, którzy w, 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 tam jakieś stążeczki, chorągiewki, jakieś dziwne rzeczy, zabaweczki kładą na tych grobach i tak dalej. Że to jest pewien styl, który mi... W, Strasznie, strasznie mi jest odległy od, od mojego wyobrażenia o tym, co jak mógłbym myśleć o moim przyjacielu po śmierci. W związku z tym miałbym takie poczucie estetycznej, estetycznej wątpliwości przy jeżdżeniu tam. bo drugie to jest daleko. Więc nie podobał mi się ten pomysł. Ale rozejrzałem się, czy istnieje coś takiego jak krematorium dla zwierząt. I oto znalazłem. Mówię o Warszawie, bo tu mieszkam. W Warszawie jest krematorium dla zwierząt. Tak, nazywa się Dolina Spokoju. Dolina Spokoju. To jest na targówku przemysłowym. Więc zadzwoniłem tam, czy, czy, czy oni działają, jak to wygląda. Powiedziano mi, że jeśli chcę, to mogę przywieźć. Dropsia sam, a mogą też przyjechać i odebrać. Umówiłem się, że przyjadę. Pojechałem z Marcinem, moim przyjacielem i partnerem. Razem pojechaliśmy z dropsiem. Pan czekał już w, w południe się umówiliśmy. I to, co zobaczyłem tam, to było dokładnie tak, jak ja sobie wyobrażałem, że powinno być. Po pierwsze, on był traktowany dropsio, właśnie tak jak istota, ale właściwie tak samo jak człowiek. Znaczy, najpierw omówiliśmy, jak to ma wyglądać. On odebrał dropsia i przygotował go do spalenia. Przygotowany był pies, znaczy on nie wyglądał jak, jak nieżywy pies z pianą na pysku. To, to ostatnie spojrzenie było takie, że zostaje potem w, w pamięci. To ostatnie spojrzenie było y, zgodne z tym, co, co widziałem zawsze. To był trapsio. Był wybór urny. Są różne urny specjalne dla zwierząt. Większe, mniejsze, ale urny. Droższe, tańsze. Tak samo jak w przypadku ludzi. I następnie, przygotowany drap się na naszych oczach, to było pożegnanie został no, wsunięty do, do tego pieca krematoryjnego, w którym to trwa ten, ten proces spalania przez kilka godzin chyba. W zależności od wielkości psa. Od wielkości psa, tak. tak. No i potem umawiamy się na odbiór. Można tam czekać na miejscu albo przyjechać. No i oddawana jest urna z prochami. Do tego jest jakby taki certyfikat tego procesu. I do tego, w, 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 jak, jako rodzaj pamiątki, jest oprawione w ramkę pod szkłem taki kłaczek. Sierści i odcisk łapki. No ja pamiętam, że Marcin w pierwszej chwili powiedział, że to nie to, 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 słuchaj, no ale chyba tego nie będziesz brał, ale to był prezent. I ten prezent dostałem, i muszę powiedzieć, że dzisiaj jest niedaleko mnie, właśnie w sypialni, tam, gdzie, gdzie drap się umarł. I ani nie mam z tego powodu jakiegoś takiego poczucia niestosowności. Ani też przesadnie to nie jest jakiś, jakiś przedmiot, nie wiem, kultu. To jest po prostu kawałek jakby wspomnienia materialnego. W tym miejscu nie rzuca się w oczy. Jest. Jest urna, która jest u nas w domu. I ona jest pomiędzy, ona jest włożona. Stoi na takim bardzo eksponowanym miejscu pomiędzy nagrodami, jakie Marcin dostaje za książki, ja dostałem za różne swoje działania. I jest schowana pomiędzy nagrodami. Bo Dropsio był taką nagrodą, którą dostaliśmy od życia. I on jest tam właściwie schowany, bo ta urna się nie rzuca w oczy. Te nagrody. Budzą zainteresowanie, a ona sobie pomiędzy nimi stoi, ale w takim dobrym, dobrym, energetycznie miejscu. Zupełnie nie mam poczucia niestosowności. Wręcz przeciwnie: mam poczucie, że ten właśnie rodzaj pożegnania, a potem jakby istnienia w naszym dalszym życiu. Takiego właśnie przyjaciela, jakim był Dropsio, jest właściwy. Także to się bardzo zmieniło. Ja chciałbym potwierdzić to, co mówisz, bo ja też skremowałem tam swojego kota i rzeczywiście muszę przyznać, że no, nie nazwę tego dobrym doświadczeniem, bo no, było to doświadczenie generalnie straszne, ale przy tym, jak ono było straszne, to mam wrażenie, że jednak, oczywiście no, poczułem tam, że. Moje z... Mój kot jest traktowany podmiotowo i z ogromnym szacunkiem, i mam wrażenie, że no dzięki temu to było jednak takie doświadczenie, w którym też było, mam wrażenie, miejsce właśnie na po prostu moje jakieś emocje. Mogłem to jakoś. Poczułem, że tam jest też na to po prostu przestrzeń. Więc rzeczywiście to się zmienia. Ale jeszcze chciałem cię zapytać, bo mówiłeś, że ty jako buddysta, no, zastanawiam się, czy twój stosunek do zwierząt wynika właśnie jakby z, twojego, z twoich przekonań takich no, filozoficzno-metafizycznych, czy jakby to już było coś, co od dziecka mmm, było jakby z tobą, jakaś leka bliskość ze zwierzęciem, szacunek dla niego? Ja myślę, że mój buddyzm wynika z mojego stosunku do zwierząt i w ogóle ze stosunku do świata. Ja szukałem długo ta, jak, takiego środowiska, takiego, y, takiego sposobu myślenia o świecie, który będzie mi bliski. Wychowany byłem w duchu katolickim, chodziłem na religię, byłem bierzmowany. Także przeszedłem cały ten tryb edukacji katolickiej, ale miałem właściwie od dziecka po pierwsze ciągłe scyzje z księżmi, ponieważ no nie traktowałem ich jak autorytety. Tylko zawsze podważałem ich autorytet. Głównie dlatego, że bardzo szybko okazało się, że księża, z którymi miałem do czynienia na religii. Nie byli wystarczająco wyedukowani i nie byli wystarczająco inteligentni. Ja uważam, że jeżeli się daje, nie wiem, księdza do, do liceum, do, do młodzieży w wieku licealnym, to trzeba zadbać o to, żeby to był ksiądz, który sprosta dosyć inteligentnym ludziom, którzy się znajdują w liceum. Nie może być tak, że on przez to, że, że, że jest po prostu za słaby, to zaczyna się rzucać, krzyczeć, zaczyna karać, bo jest bezradny, bo, jest, bo czuje się osaczony przez ludzi, którzy, którzy mu nie wierzą na przykład. No a tak niestety jest, im starsi są młodzi ludzie, tym, tym większa ich grupa zaczyna mieć wątpliwości. No i ja byłem wśród takich. W związku z tym bardzo szybko się zorientowałem, że ta ilość różnych uproszczeń i ograniczeń, które mi są wsączane razem z religią właśnie, zupełnie nie jest do pogodzenia z moim rodzajem intelektu i z moim rodzajem emocjonalności. Też charakteru. Mój charakter jest taki, że ja nie przyjmuję na wiarę czegoś, tylko muszę sobie to w sobie znaleźć fundamenty do tego, i muszę w to nawet nie uwierzyć, tylko muszę uznać to za mi bliskie, za zgodne z moją, z, z, z moją wibracją świata, nazwijmy to tak. No i tu się okazało, że im byłem starszy, tym gorzej. A doszło już do tego, że no w, czasach, w czasie kazań różnych w kościele dostawałem szału, słuchając jakichś głupot, które były zambane wygadywane. Doszło do tego, że zacząłem krzyczeć coś, że co, to, co ksiądz wygaduje w ogóle. Naprawdę? Tak. Takim to było kościele, pamiętasz? Tak, w Pamiętam, bo moja koleżanka, która stamtąd pochodzi, po prostu myślałem, że umrze na miejscu, mnie wypchnęła z kościoła. Mów, Daj spokój, tu wszyscy mnie znają, co oni powiedzą o mnie. A pamiętasz, co ten ksiądz wygadywał? Tak, pamiętam. Wygadywał takie rzeczy, że na przykład mówił, tu słyszę o takich ludziach, że się mają za inteligentów. A co to jest za inteligent, który przed jedzeniem nawet nie potrafi modlitwy zmówić? Jeszcze zdrowaś Mario, jakoś, yy, jakoś tam im pójdzie, yy, czy ojcze nasz, ale już pod twoją obronę to nie znają słów do końca. Czy ktoś taki to jest inteligent? To jest ćwierć inteligent. No i tego typu rzeczy, no tak, wiesz, to są, to, to... myślę sobie, jej. Co to w ogóle, co ten człowiek ma w głowie, wiesz? Jak można takie głupoty wygadywać i do tych ludzi jeszcze tak pokrzykiwać? Drugi powód był taki i znowu będziemy przy śmierci. Ja dostałem szału na mszy pogrzebowej mojego ojca. Kiedy ksiądz w kościele przy, przy cmentarzu na Wólce Węglowej, cmentarz północny w Warszawie, był to 83 rok, 93 rok, przepraszam. On przez całą tę mszę pogrzebową mojego ojca mówił o tym, że trzeba płacić na kościół, bo co, wy myślimy, co my sobie myślimy, że my tu przyjeżdżamy chować swoich bliskich. A i, i, i nie dajemy do, y, wystarczająco dużej ofiary, a z czego on ma zbudować kościół? A tu kościół musi być, bo przecież ludzie umierają, więc dosyć. Przychodzi taki, wydaje na wieniec, a tu nic nie zostawi. I ja tak. Tam siedziałem i czułem, że we mnie wzbiera, i wreszcie mówię: Mamo, ja pójdę na ambonę i go po prostu ściągnę. Ja po prostu nie chcę, żeby na pogrzebie mojego ojca ten człowiek wygadywał te, głup te straszne rzeczy. To jest pożegnanie mojego ojca. Dlaczego on z tego handel robi i, 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 i ściąga pieniądze na kościół? To nie jest ten moment. A mama mówi, ja ciebie błagam, nie rób nic przez pamięć Twojego ojca. A ja mówię, mama, ale tata by chciał, żebym ja poszedł i go ściągnął. Nie, ale to ze względu na mnie, po prostu ja cię błagam. No i, no i nie poszedłem, nie ściągnąłem, a ja naprawdę byłem wtedy, zresztą w ogóle ja jestem taki, że wyglądam na miłego, grzecznego człowieka, ale jak mnie szlak trafi, to się rzucam do gardła i potrafię też uderzyć. I w tym wypadku on doprowadził mnie do białej gorączki, po prostu. I widzisz do dzisiaj, od 93 roku, zobacz, jakie mam emocje. Mhm. To było obrzydliwe, po prostu, obrzydliwe, a jednocześnie wszystko było takie, wiesz, takie y, 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 śliskie od, od takiego niby dobra. Ale to było takie śliskie, wredne, nieprawdziwe, zakłamane. I wtedy ja powiedziałem: basta. Dłużej już tego nie zniosę. To absolutnie, absolutnie na każdym poziomie jest dla mnie nie do zaakceptowania. I bardzo długo byłem jakby bez niczego. To znaczy, to nie było, że. Byłeś jeszcze przez jakiś czas wierzący, w sensie, czy uważałeś nie. się za członka kościoła? Nie, nie. Okay. ja zresztą z tą wiarą to też miałem duży problem, bo, tak jak powiedziałem, ja na mhm. wiarę niewiele przyjmuję. Mhm. I coraz więcej rzeczy mi się nie zgadzało. Oczywiście to, o czym mówię, to były takie Objawy degeneracji urzędników pana B., jak mówiono w kabarecie Olgi Lipińskiej, czyli urzędników pana Boga. I to jest jakby co innego. Mama mówiła mi zawsze, słuchaj, ale to, że księża są beznadziejni, no to jest jedno, ale to, to Bóg to nie są oni. No, nie, nie można tego łączyć. Mimo, że to służy, jakby w jednej sprawie jest, to jednak Bóg to Bóg. I ja mówię, no tak, to prawda. Kościół jako taki, jako, jako instytucja dla mnie jest skończony i, i w ogóle tego nie chcę i nie przyjmuję tych poleceń. Pamiętam też, jak przyszedł kiedyś ksiądz po kolędzie do nas, do domu jeszcze ojciec żył i ten ksiądz mówi, czy państwo przyjmują księdza? A ojciec powiedział, wybieram ksiądz, no, właściwie tak, ale Żony nie ma w domu. A on powiedział: No, ale jak żony nie ma, to może ja wejdę. A ojciec mówi: Nie, nie, jak żony nie ma, to nie ma sensu. A to dlaczego w ogóle ojciec został pochowany w obrządku ojciec katolickim? Wie, niby wierzył, wiesz, to znaczy on, się, mhm. on nie wyszedł z kościoła. Okay. A poza tym mama życzyła sobie. Mhm. No. Już jak mama umarła, to ja już mszy nie zrobiłem. Tylko mimo wszystko poprosiłem księdza do trumny, ale ponieważ. Znaczy nad, nad grobem, ale ponieważ tam już można teraz robić tak, że, że w trakcie pożegnania rodzina, też i przyjaciele mogą tak, w takim amerykańskim stylu coś przemówić, No ja przemówiłem, żegnając mamę przy okazji księdzu coś tam przywaliłem. No, a propos kościoła i tego, jak moja mama się zawiodła na kościele, kiedy Wierza, wierząca mama staruszka, która nie mogła wychodzić z mhm. domu, i przyszedł ksiądz po kolędzie znowu. I, e, i, I mama powiedziała, że zapraszam księdza w takim razie, ale mam taką prośbę, czy ksiądz mógłby mnie wyspowiadać? A ksiądz powiedział: Nie, nie mam czasu. Ja tu po kolędzie chodzę, a jak pani ma potrzebę wyspowiadać się, to proszę do kościoła. A mam mhm. mówię, ale Ja nie wychodzę z domu. No, to trzeba załatwić w kancelarii, żeby ktoś przyszedł. A mama na to mówi, ale ja nie mam tak strasznie dużo grzechów. To tak, tak księdzu dużo czasu nie zajmie. Mówi, nie, 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 ja nie mam. I, i, i moja mama wtedy została właściwie też mhm. źle potraktowana. Ja byłem przy tym i została mhm. tak odrzucona. Mhm. Aczkolwiek ona w dalszym ciągu słuchałam się przez mhm. telewizor i, 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 I ja, jak przychodziłem czasem na obiad i, i jeszcze była tam w telewizji, mówiłem: Mamo, i ty tego słuchasz? Ona mówi, no mówi: tak, no wiesz. Ja On no, ale zobacz, kto tam przemawia. Przecież tam głód przemawia. Naprawdę chcesz słuchać tego człowieka? Przecież to czy tobie nie robi różnicy, kto mówi w imieniu kościoła? No, przecież ten człowiek akurat to naprawdę nie jest autorytet. No to ona mówiła, no to ja po cichutku, tak, żeby cię nie denerwować. To chyba jednak też jest kwestia taka generacyjna, wydaje mi się, wynikająca też chyba z takiego Właśnie szacunku dla autorytetu, a mam wrażenie, że właśnie to pokolenie jakby każdego księdza traktuje z jakimś takim nabożnym stosunkiem, prawda? Więc, więc nie, to jest mam krytyczny stosunek akurat do głodzia, ale, no, ale uważała, tak jak wcześniej powiedziałem, no, że księża hmm. nie muszą być. Ona nie musi lubić księdza, żeby tak, wierzyć. Tak, 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 o tym mówię właśnie. Ale w ogóle jakby to, o czym mówisz, i emocje, które temu towarzyszą. Wydaje mi się też, jakby pokazuje, że mam wrażenie, rytuały, takie w sumie najważniejsze rytuały życia są zdominowane w Polsce przez właśnie rytuały. Kościoła katolickiego. i Ja też znam wiele osób, no, które nie chodzą do kościoła, ale i tak decydują się na to, żeby no, nie wiem, ochrzcić dziecko, czy żeby wziąć ślub kościelny. Żeby ludzie czy... nie mówili też. Właśnie. Ale co też... to będzie ciocia zapyta, czy, czy, czy dziecko było chrzczone tak. i co, co ja cioci powiem wtedy. Tak, tak, tak. Ale też wydaje mi się, że nikt nie ma też by wyobrażenia na temat tego, jakby mogło to wyglądać inaczej. No bo jak kogoś pochować bez jakiegoś właśnie jakiejś formy rytuału, a twoje doświadczenie, moje zresztą też, w Dolinie Spokoju pokazuje, że my potrzebujemy takich rytuałów. One są jakoś tam takie lecznicze, no, w tym sensie, że tak nas jednak pozwalają nam znaleźć i jakieś ramy dla tego, co ja odczuwamy. nie powiedziałbym, że nie? To, to tam w tym krematorium dla zwierząt, że to jest rytuał. Bo tam mhm. właściwie to było pozbawione jakichś rytuałów i, i, i... Bo gdyby były rytuały, to by mogło bardzo szybko znaleźć się na pograniczu właśnie jakieś wątpliwości. Mhm. A tam to było ograniczone do minimum. Natomiast to było w sposób taki, powiedziałbym, bardzo estetyczny i kulturalny i i właściwie bardzo taki buddyjski przeprowadzony, mhm. to znaczy z taką świadomością, że, że zwierzę, które umarło, jest tak samo nośnikiem pewnej energii, która nas łączy ze zwierzętami i że zasługuje na to, żeby mieć swoje pożegnanie. Nie pożegnanie jakieś rozbudowane, nie z wyprowadzeniem i tak dalej, ale w każdym razie sprowadzone do jakiejś takiej podstawowej, Funkcji też y, 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 powiedziałeś o tym, że, że, że jest zakaz y, chowania w ziemi, gdzieś tam w ogródku, że, że ze względów też y, y, higienicznych, i tak dalej. No to właśnie to jest tutaj y, y, możliwie sprowadzone do, do takiego najbardziej do najbardziej czystej formy pożegnania. O tym też mówię, znaczy, y, rytuał to może jest za duże słowo, ale mam wrażenie, że no, przynajmniej jakiś taki porządek, czy urna w ogóle, tak, no, że jakby. Nie, nie traktujemy tego właśnie Ale... jako odpad, czy jako jednak jest to jakaś dla nas wartość, chociaż. Może nas tobą pozostaje mhm. wiesz, bo nawet pochowany zwierzak na cmentarzu, no to gdzieś on jest daleko, no może się to wybierzesz, a może nie, będziesz musiał tam iść po, po, wśród wielu, wielu innych miejsc spoczynku mm -hmm. i, i spotykać wielu ludzi. Nie ze wszystkimi będzie ci po drodze, że tak powiem. Urna jest z tobą po prostu. Czy ty wierzysz w metę psychową? Może to jest właściwie najprostsze pytanie. W tym sensie, że jakby czy wierzysz, że jakaś energia dropsia po prostu przepłynęła jakby gdzieś dalej? Wierzę w przepływ energii mhm. i ten nie dotyczy tylko ale tylko w ogóle istoty świata. Mhm. Wierzę w to, że w ogóle y, cały świat jest jedną wielką energią i wszystko się bierze z energii i życie też jest przejawem energii. Ale takiej materialnej energii? W sensie, że... I takiej, i takiej. To mhm. znaczy, f, 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 f. fajnie by było, jakbyśmy zaprosili do rozmowy fizyka, teoretyka, który by nam pomógł w w sprawach materialnych. Mm -hmm. Natomiast ja, ja to widzę i, i w y, warstwie materialnej, i, i duchowej. Mm -hmm. Ale znowu duchowej, powiedzmy. Hmm. Filozoficznej, nazwijmy to tak. Okay, okay, żeby, bo... żeby właśnie nie zatrącać o wiarę mm -hmm, i o religię, mm. tylko bardziej no, y, o, fi, no, o filozofię, która pozwala o tym samym mówić, ale w sposób taki czysty, pozbawiony. Y, Konieczności wierzenia w to. Mhm. Tylko przy, filozofia przedstawia jakąś y, y, metodę poznawania rzeczy mhm. i przedstawia jakby do rozważenia. Natomiast religia zmusza Cię do tego, żebyś w to uwierzył. I to jest różnica między religią a filozofią, co daje pod rozwagę także rodzicom, którzy wysyłają dzieci do szkoły, i jest pytanie, czy, czy, czy religia, czy etyka. To ta jest różnica, że jedno i drugie dotyczy podobnych potrzeb zrozumienia świata, tylko jedno jest propozycją, Intelektualno, do rozważenia, i pewnym wyposażeniem do posługiwania się potem myśleniem abstrakcyjnym w tej kwestii w całym życiu, a drugie jest podaniem konkretnej instrukcji, którą należy przestrzegać, mm. której należy przestrzegać. Mm. Ładnie o tym mówisz, bo też ja mam takie przeczucie, że jakby moje relacje, z, moje relacje ze zwierzętami, jakby uczą mnie jakby takiego szerszego spojrzenia w ogóle na świat. W tym sensie, że od dziecka też jakby jakoś mi mówiono, że jakby no, kartezjusz, myślę, więc jestem. Więc jakby ten prymat rozumu w ogóle, który decyduje o tym, jaki jest właściwie porządek rzeczywistości. Że jakby cenimy tylko to, co rozumne, co da się właśnie jakoś zrozumieć. A w przypadku zwierząt mam wrażenie, że mnie zwierzęta jakby uczą, że ja nie wiem, czy kot, mój kot coś rozumie, czy widzę, że coś rozumie, ale widzę, że nie to jest najistotniejsze. Że istotna jest jakaś taka po prostu, no właśnie, energia, czy obecność, uczucie. I nie wiem jakby, jak, jak, jak to u ciebie jakby wygląda, w sensie, czego, czego ciebie albo czego nauczył cię może konkretnie? Myślę, że on jak nikt uczył, na czym polega bliskość i Różnica między nami a zwierzętami polega na słowach. Mhm. Że z, zwierzęta nie mogą zwerbalizować tego, co czują, na przykład. E, e, ale wiedziałeś, kiedy dropsio jest szczęśliwy. Tak, tak. No Ale właśnie to się odbywa nie e, za tak. pośrednictwem słów. słów. Tak. I na przykład, e, a to jest wbrew pozorom przewaga zwierząt mhm. nad ludźmi, bo jeśli ludzie mówią sobie, na przykład, kocham cię to w ośmiu przypadkach na dziesięć, to kocham cię brzmi podejrzanie. Znaczy, pada za szybko, za często, za płytko, za niepewnie, jeśli idzie o czystość intencji, czy aby na pewno to kocham jest miłością, a nie jest na przykład nadzieją na jakieś wygodne życie, na przykład. Mhm. Krótko mówiąc, to, to słowo jest podejrzane. Szczególnie jeśli ktoś mówi często. Im częściej się mówi, kocham cię, ale ja nie mówię amerykanek, którzy mówią, love you, love you na każdym kroku. To jest jakby takie podtrzymujące, no, ale też wątpliwe. Ja takich słów nie lubię. W ogóle należę do ludzi, którzy bardzo rzadko mówią słowo kocham. Bardzo rzadko. Yy, I nie, mówię, nie powiedziałem w życiu wielu osobom to, tego. A ze zwierzętami jest tak, że one nie mówią kocham, ale one mogą całym swoim życiem mhm. pokazać to albo nawet nie pokazać, po prostu dać. Ty, ty możesz. Nie wiedząc o tym, nasiąkać ich miłością po prostu. Mhm. Co się zresztą stało z dropsiem. Bo ja dopiero w momencie straty uświadomiłem sobie. Ile we mnie jest dropsia. Dlatego mi jest tak trudno go pożegnać, że we mnie na każdym kroku jest gdzieś dropsio. To nie chodzi tylko o wspomnienia, aczkolwiek one są. Idę na spacer gdzieś, gdzieś wystarczy, że padnie hasło, że gdzieś we wspomnieniu mi mignie dropsia. i ja już wchodzę na tę ścieżkę, zaczynam myśleć o nim, przypominać sobie. On był nieznośny. On robił mnóstwo kłopotów. Był krzykliwy, rzucał się na psy, był, nie, nie słuchał poleceń. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia w tym moim stosunku z nim. Ja nawet w przedziwny sposób, nie wiem jak to powiedzieć, prawie że cieszyłem się, że on może się cieszyć taką wolnością, że dobrze, no nawet jeśli jest trochę neurotyczny i krzykliwy i męczący. Ale jest wolny. Ja nie będę go subordynował za wszelką cenę. Oczywiście prosiłem go grzecznie o coś i on czasem brał to pod uwagę, ale nigdy nie. Na przykład uważa, uważałem za niestosowne powiedzieć do dropsia: siad. Ja zawsze do niego mówiłem: usiądź, dropsiu. Nie siad. Co znaczy siad? Co to za musztra ma być? Mhm. Ale wiesz, ja też i wojska nie lubię, i musztry. Wobec tego to się przenosi. Ja w ogóle nie lubię, jak ktoś komuś każe. Tylko uważam, że można poprosić o to. Z rodzicami tak też miałem, że jeżeli przyszłoby im do głowy mi coś kazać, to oni mieli 100% pewności, że ja tego nie zrobię. Mhm. Dlatego, że mi kazali. Ale jeżeli mnie poprosili, to ja to robiłem. Co zresztą doprowadziło do tego, że mając 16 lat, ja rządziłem domem. No, no bo, bo to na tym polegało, że ustępowali, bo widzieli, że jest po prostu blok. Ale to, to polega na tym, że siłę bierzesz nie z przemocy, nie z rozkazu. Twoja siła płynie ze szczerości, twoja yy, z. Yy, czytelnych intencji, twoja siła płynie z uczciwości, to daje człowiekowi siłę. A nie mówienie, że ma być tak, jak ja chcę. Ale to, to jest też coś, co mam wrażenie, że sprawia, że zwierzęta rzeczywiście często rządzą w domach. Tak. Koty notorycznie. No jesteśmy prawda, tylko, no jakby usługujemy, usługujemy naszym zwierzętom. I to wynika, wydaje mi się, właśnie chyba z tej ich takiej Uczciwości i szczerości ich istnienia, które po prostu manifestuje się w taki bezpośredni sposób, nie właśnie przez słowa, które zawsze mogą kłamać. No, zawsze jest ten. Słowo zawsze ma tyle znaczeń, jakby e, jeszcze do, jeśli do tego dodamy jeszcze tembr głosu. E, nasze spojrzenie, które może mówić coś innego niż tembr naszego głosu. Więc nagle to okazuje się, że ta komunikacja międzyludzka jest strasznie skomplikowana, a relacja między zwierzętami no właśnie jakaś taka cudownie prosta. No W każdym razie na pewno bardziej szczera, tak, bo tam nie ma gry, co prawda mówi się o kotach, że są wredne. Ale no one po prostu stawiają na swoim. To nie jest wredota, tylko one mają z, z, swój z, z, sposób zapatrywania się na różne rzeczy. Jeśli to jest nie po ich myśli, to one po prostu na różne sposoby próbują. Jednak ten, tę swoją wolę przeprowadzić. Ale ja właśnie to, co mówiłem o słowie kocham, jestem na to bardzo wrażliwy, bo jeśli widzę, że to tak płynie, po prostu pieni się w ustach, to kocham, to mam wtedy takie poczucie nie tylko niestosowności, ale też. Takie poczucie inflacji, wiesz, mm. że no to, to słaby pieniądz się robi. A wiesz, jak to jest słaby pieniądz, wypiera dobry mm. pieniądz. Jak się ktoś często nadużywa takich słów, to potem one już nic nie znaczą, no nic, nic nie ważą. Więc ja dlatego czasem wolę, może trudno powiedzieć, że wolę, ale w każdym razie doceniam bardzo ten rodzaj kontaktu, który jest ze zwierzętami. I wtedy, kiedy widzisz, zaczęliśmy mówić, ty, ty, tak zacząłeś powiedzieć, że yy, yy, powiedziałeś w pewnym momencie, że i u człowieka jest ta, ta energia i to przekazywanie. I wtedy zaczynamy yy, w ogóle rozmawiać o ludziach i o zwierzętach na jednym poziomie. Przestajemy mieć problem z tym, że, że ludzie to co innego, a zwierzęta to co innego. Nagle nam się to wszystko upraszcza mhm. i układa. Ja użyłem hasła buddyzmu, ale to nie tylko w buddyzmie jest oczywiście, i nie trzeba być buddystą, żeby to czuć. Po prostu to mi się zgodziło buddyzm hmm. jest tutaj bardzo powiedziałbym wygodnym środowiskiem o dla takiego myślenia zastanawiam się w związku z tym wszystkim o czym mówimy czy ty jesz mięso jadłem przez całe życie jadłem ale od jakiegoś czasu od dwóch lat nie jem i powodem nawet nie jest mój buddyzm ateistyczny tylko decyzja Marcina, żeby nie jeść mięsa, i ja po, potraktowałem to jako świetną okazję, żeby wprowadzić w czyn coś, co od dawna uważałem za słuszne, ale jakoś nie umiałem się zdecydować. Tu, tu natychmiast się zdecydowałem, obaj nie jemy teraz mięsa. Także z wielu powodów i powodów mhm. filozoficznych typu nie jeść zwierząt, ale i z powodów ekologicznych i właściwie każdych. Także nie, nie jemy teraz. No u mnie to też, i tutaj akurat moje doświadczenia filmowe jakoś pozwalają mi zobaczyć, to, co myślę o zwierzętach, które y, trzymamy w domu, on o innych zwierzętach. I tak dla mnie takim jakimś przełomowym doświadczeniem był film Gunda. Wiktora Kosakowskiego, który opowiada, którego bohaterką jest świnia i jej małe. I pamiętam, że po obejrzeniu tego filmu stwierdziłem, że no nie, nie mogę już więcej jeść świni. Nie wieprzowiny, świni, prawda? No już ten język, który, który nazywamy mięso i oddzielając go od zwierzęcia jest czymś strasznym rzeczywiście. I tak mam wrażenie, że to idzie coraz dalej i coraz trudniej mi rzeczywiście jest jeść mięso. Tak, to ja z kolei obejrzałem niedawno taki film Animal, który zresztą wiele dostał nagród, a, a ja też mu przyznawałem nagrodę, bo to było na Green Film Festival, gdzie byłem w jury. I on pokazywał no, w takim globalnym ujęciu sytuację zwierząt na całej kuli ziemskiej zwierząt, które są no, absolutnie przedmiotowo traktowane przez ludzi, wyłącznie po to, żeby je jeść albo żeby, żeby się nimi posługiwać. I no i jednocześnie są to, że my jemy mięso, jest przyczyną no, niszczenia planety, chociażby w taki sposób, z czego ja nie zdawałem sobie sprawy, że Masowo hodowane zwierzęta muszą coś jeść. Jedzą karmę, która w największym stopniu opiera się na soi. Żeby z kolei uprawiać soję, trzeba coraz większe areały przygotowywać pod uprawę soi. Ponieważ te, które są, są wykorzystane, to wycina się lasy po to, żeby tam zakładać pola i, i, i uprawiać soję. W związku z tym odbywa się wycinanie lasów na masową skalę. To z kolei wpływa na zmianę klimatu. To wszystko jest bardzo logiczne. I teraz, jeżeli wrócisz do początku tego łańcucha, to znaczy, że zaczyna się od tego, że jesz kotleta. No, to zaczyna być bardzo już takie przemawiające do, do wyobraźni, że ten kotlet schabowy, czy, czy, czy wiesz, ten, ten zrazik zawijany, czy gulasz, czy coś takiego, to on w wyniku tego łańcucha, którego jest końcówką, tak naprawdę prowadzi do deteriorizacji całej kuli ziemskiej. No, i, i mam wrażenie, że to jest jakiś taki. ta świadomość, jakby zrozumienie jakby tego wszystkiego, o czym w ogóle dzisiaj rozmawiamy, kino właśnie chyba coraz częściej też pokazuje. I z czego się bardzo cieszę, bo no teraz ja też jestem jurorem na festiwalu Kamera Akcja i widzę dużo takich krótkich metraży, i ta liczba filmów, które opowiadają o albo perspektywie zwierzęcej, albo w ogóle perspektywie na przykład drzew. Drzewa jako jakieś takie podmioty rzeczywiście istniejące w świecie. No naprawdę daje nadzieję. No, teraz też film I.O. na przykład, który Io, też opowiada tak. o ośle, prawda? No, to jest coś to ewidentnie... kandydat do Oscara zresztą. Tak. O ośle, ale wiesz, że jak oglądałem I.O. i tę historię osiołka, to ona jest opowiedziana w taki sposób, zresztą dla wielu zaskakujący, i ciekaw jestem, jak będzie wyglądała konfrontacja IO z normalnymi widzami, bo dotychczas to tylko byli widzowie festiwalowi. Tak. Więc jak, jak taka prawdziwa widownia przyjmie ten film. Ale ja oglądając tę historię osiołka, miałem skojarzenie estetyczne z małym księciem z mhm. Exuperego. Ex Mianowicie coś w tych rozmowach małego księcia ze żmiją, wiesz, z Liskiem, było coś, co na tej samej fali, na w na tej samej tonacji było, co w ogóle film IO, i, o. I ten, ta, ta wędrówka osiołka przez różne sytuacje zgotowane mu przez ludzi. I to było takie bardzo szlachetne, i to było takie uniwersalne. Na początku siadając w kinie, wiedząc, że będę oglądał IO, nie miałem przekonania, nie, nie, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak czyste i uniwersalne, jak się okazało. I, I bardzo ten film mnie pozytywnie zaskoczył, i powiem Ci, że im więcej czasu mija od momentu, kiedy go zobaczyłem na festiwalu w Gdyni, tym mam lepsze o nim zdanie, tym, tym bardziej się właśnie utwierdzam w tej jego takiej uniwersalności ponadczasowej, małoksięciowej. No ale właśnie to, co mówisz, ja też sobie też mógłbym użyć tych słów, które użyłeś wobec Io, czyli właśnie uniwersalny, szlachetny, ale to jest też dla mnie pewna jakby słabość trochę tego filmu, bo i w ogóle jeśli mówimy właśnie o przedstawieniu zwierząt, to ja mam wrażenie, że ten osioł tam jednak jest, przed, tak potraktowany nieco przedmiotowo w ramach tej narracji, że on częściej służy jako symbol czegoś. Zwykle symbol okrucieństwa właśnie człowieka wobec zwierząt, wobec natury, ale czy ja poznajemy jakoś dobrze tego osła? Niekoniecznie. Ja nie mam, nie, nie, nie udało mi się nawiązać jakiejś takiej emocjonalnej więzi z Wiesz, tym osłem. To, to jest właśnie to, co łączy ten film z Małym Księciem, tak. że, że te zwierzęta są tak naprawdę symbolami. Tak. Właśnie to nie jest, nie poznajesz życia lisa czy zmii tak. w małym księciu, ale poznajesz pewną emocję, energię pewną, mm -hmm. która dlatego, dlatego to ma wartość ogromną, moim zdaniem, bo, bo właśnie y, pozwala uchwycić tę energię, jakby poczuć ją. Może zrozumieć, to bym się nie rozpędzał, żeby zaraz zrozumieć, tak. ale poczuć tak. Tak. No, zwłaszcza też jak ta kamera, która, prawda, już tam no, po niebie wręcz lata i jakby to też rzeczywiście jest, można powiedzieć, jakby metafora tej właśnie energii, trochę, prawda? Takiej tego. A wiesz co, jak no. mówimy teraz o Osiołku, to mi tak. się przypomniał jeszcze jeden film dokumentalny, ale tylko pamiętam to, o czym opowiadał, nie pamiętam tytułu mhm. i w ogóle, w sensie faktów, niewiele ci tu powiem. Natomiast chodziło o. Bohaterkę, panią, która jest auty, autystyczna, ale która przepracowała jakby ten autyzm na tyle, żeby móc funkcjonować i żeby, żeby kreatywnie pracować. No, ale też wykorzystać swój autyzm do czegoś. Pożytecznego, co ludzie pozbawieni tej cechy, czego nie dostrzegają albo nie widzi, nie umieli tego zrobić. I otóż ona miała poczucie, że w większym stopniu niż my czuje to, co czują zwierzęta. Nie tyle rozumie, ile czuje. Mhm. Ale z tego, że czuje, wynikało to, że ona wie, co zrobić. Ma pomysł, co zrobić, na przykład, żeby krowy prowadzone na rzeź nie bały się. Żeby oszczędzić im trwogi przed śmiercią, instynktownej trwogi. I okazało się, że jak one są zapędzane, wiesz, do, do, do y, rzeźni y, stadem, no to one się w pewnym momencie trochę jak ludzie prowadzeni do gazu. Mhm. Im jednak mówiono, że idą do łaźni, i dzięki temu potulnie szli. Gdyby szli prosto do krematorium, to byłaby histeria, strach, bo wiedzieliby, że idą na śmierć. A tam nie byli pewni. I ona wymyśliła system, który jest stosowany na całym świecie w tej chwili. I pokazany jest, w... I o, dlatego mi się przypomniał, że zwierzęta idą takim labi... na, znaczy takim korytarzem kręcącym się, że one nie widzą, dokąd idą. Mhm. Tylko idą trochę tak, jak my idziemy na lotnisku do odprawy. Wiesz, tak, w prawo tak, tak, i w lewo, w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. Tylko tam są wysokie te ściany, że one nie widzą innych zwierząt, które tam idą i nie wiedzą dokąd. Idą, idą, to skręca, idą, idą, skręca, idą, idą, skręca i zawsze mają przed sobą te kilka innych krów, które przed nimi idą i, i, i dwie, trzy, które za nimi. I podobno w ten sposób udaje się, Uniknąć strachu u nich, że one nie, nie czują tego, dokąd są prowadzone. Więc pomyślałem sobie właśnie o tym, że człowiek, który ma pewien rodzaj zakłócenia normalnego, yy, znaczy odczuwania świata w taki sposób jak większość, postaram się cały czas nazwać dobre słowa, dobrać do autyzmu. Może to nie są naukowe słowa, ale takie jak ja to czuję, że jest to w pełni uprawniony sposób funkcjonowania, nie żadna choroba, ale odmienny od tego, jaki dotyczy większości ludzi i dlatego mało znany na przykład, ale że właśnie oni mają możliwość w większym stopniu odczucia tej energii i tej naszej bliskości międzygatunkowej niż my z naszym ukształtowaniem no, takiego in, intelektualnego fundamentu. Tak, który nam myślę często przeszkadza w ogóle mhm. w, od, w odczuwaniu świata. Ogranicza po tak, prostu. Tak. No wiesz, jeśli chodzi jeszcze o filmy, to dla mnie chyba takim największym doświadczeniem, najważniejszym doświadczeniem filmowym, jeśli chodzi o obraz właśnie zwierzęcia, to jest też film Krowa. Andrei Arnold. Mhm. To jest niesamowicie przejmujący dokument, którego właśnie bohaterką jest krowa. Zresztą tam jest operatorką, jest polska operatorka, która współpracowała z Andreą Arnold. I scena, która pokazuje tam tańczące krowy, to jest coś tak niebywale pięknego. Andrzej Arnold w każdym filmie jest taniec, tutaj też. I to jest rzeczywiście takie. Wynikające z bardzo długiej obserwacji zwierzęcia, próba zrozumienia tego, co zwierzę czuje, jak się komunikuje, i tam nie ma takich uproszczeń typu, takich antropomorfizacji, które pokazywałyby, że no nie wiem, że krowa to właściwie jak człowiek. Nie, raczej taka długa obserwacja, z której my sami jakoś zaczynamy trochę wchodzić w ten świat, coś niebywałego. Bo wiesz, antropomorfizacja też nie jest w porządku, bo dlaczego w zasadzie my mamy tak. uważać, że jeśli uczłowieczymy krowę, to jest to dla niej dobre, albo że na przykład to ją uwzniośla, albo że nam to pozwala ją zrozumieć lepiej. Tak. Dlaczego mamy poprzez człowieka tłumaczyć cały mm -hmm. świat? Przez człowieka możemy tłumaczyć człowieka. A krowę możemy, czy, zwie, czy zwierzę, czy psa, czy kota, możemy obserwować przede wszystkim, możemy odczuwać, możemy odbierać ich energię, możemy się wymieniać energią, bo ja mam takie wrażenie ze zwierzakami, które żyły z nami i, i teraz z kamą, że my się wymieniamy energią. Wiem, że to nie jest w jedną stronę i że naprawdę ten kontakt jest bardzo. Satysfakcjonujący. Kiedy tak rozmawiamy, to myślę sobie, że zaraz ktoś się odezwie. No tak, bo jak człowiek jest samotny, to mu zastępuje człowieka z pies albo kot. Właśnie chciałem cię też zapytać, czy dla ciebie Dropsio był trochę takim synkiem? Umiałbyś to tak yy, nazwać? Nie, był dropsiem, był psem, okay. aczkolwiek niewątpliwie fakt, że ja nie mam dzieci wpłynął na to, że że, że bardzo dużo miałem do przekazania emocji mu, mhm. że te emocje nie były już zajęte przez kogoś. Więc nie traktowałem go oczywiście jak synka, i on nie mógłby nim być, ale niewątpliwie miałem dla niego bardzo, bardzo serdeczne i rozmaite emocje. Tak. No już widzę właśnie takie komentarze właśnie osób, no nie wiem, którzy stwierdzą, ateista gej, nie je mięsa, to w ogóle to siłą rzeczy po prostu jeszcze uwniośla te zwierzęta, prawda, bydło. Jakby koniec tak, no, świata. No, koniec po, świata. Po prostu zamiast normalnie żyć, zamiast mieć... Widzisz, ja jeszcze jestem jedynakiem. Hmm. Mój, moja mama też była jedynaczką. Nie mamy takiej dużej rodziny cioć, wujków. Nie znałem swoich dziadków, bo z obu stron umarli przed moim urodzeniem. Więc ja naprawdę byłem w małej rodzinie wychowany i rzeczywiście nie mam tego takiego nie obrosłem tak bardzo ludźmi. Którzy byliby blisko i którzy by byli ciągle koło mnie. W związku z tym zwierzęta w moim życiu miały dużo miejsca dla siebie zostawionego. Tam, tam, była, tam była dla nich przestrzeń po prostu. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, ja od zwierząt niczego nie chciałem. Nigdy. To znaczy, on, zwierzaki nie były po coś. Te zwierzaki, które do mnie trafiły. Trafiły absolutnie podmiotowo, to zawsze były psy ratowane. N nigdy nie miałem pomysłu, że kupię ładnego pieska z hodowli, że wybiorę sobie rasę, że taki, żeby nie był za duży, żeby, żeby był najlepiej brązowy, bo mam całe mieszkanie takie w brązach i ten to taki, żeby był kawa z mlekiem, wiesz, tak jak to czasem mówią żeby miał taką, a nie inną sierść, bo ta inna to z, będzie na dywanie widoczna, a jak będzie miał taką, to nie będzie tej sierści widać. Żeby to była suczka, albo żeby to był pies, bo suczka spokojniejsza, bo pies nie ma dzieci, nie wiem. Mhm. I takie, i takie, i tak ustawiasz, 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 jaki ten pies powinien być. No więc ja w ogóle tego nie miałem. Pierwszy pies trafił do nas śnieżka w ten sposób, właśnie do mnie trafił. Bo mój kolega, który zakładał instalacje gazowe w miejscowościach podwarszawskich, zadzwonił do mnie i powiedział: Słuchaj, jest taki pies, którego leśniczy znalazł w lesie, no, on, on tam był porzucony, i nie wiadomo co z nim zrobić, bo on ma obowiązek odstrzelić zwierzęta, które są w lesie, no, wałęsają się, bo mogą roznosić choroby. Przyszedł do wsi, żeby uratować tego psa, ale we wsi nikt nie chce, bo mówią, każdy mówi, że już ma psa, więc mu nie jest potrzebny pies. Cały czas ta mentalność, że pies jest albo potrzebny, albo niepotrzebny. Mm -hmm. I wiesz, nie wiadomo, co z tym psem zrobić. Chcemy uratować mu życie. Nie wziąłbyś takiego psa, wie dobrze, a co to za pies? A on mówi, no taki włochaty z kłapciastymi uszami. Mówię, no dobra, no a jakiego koloru? No, no wiesz co, no taki szary. mówię, a, 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 a mówię tak, pies czy suka? P y y y pies nie no pies, oczywiście, że pies. Mówię, dobra, no dobra, to przywieź go. No więc przywiózł y, 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 psa, y, kąpaliśmy go. Po trzech kąpielach się okazało, że jest śnieżno-biały, tak jak, jak moje włosy w tej chwili, dlatego śnieżka. Oczywiście okazało się, że jest suczka, a nie pies, no więc śnieżka. Śnieżka się nie odzywała, ponieważ była straumatyzowana. Ona została nie tylko wywieziona do lasu, ale została przywiązana do drzewa na przełomie listopada i grudnia, gdy był już śnieg. I ona była w lesie przywiązana sznurem do drzewa na śniegu. I tam ją znalazł ten leśnicz. Ona próbowała się oswobodzić, w wyniku czego miała do końca życia blizny tutaj na szyi, bo tak ten sznur ją poranił. I ona się nie odzywała. Ja pojechałem do weterynarza i zapytałem, panie doktorze, czy wśród psów są głuchoniemi, ale ona nie jest głucha, bo słyszy mnie i reaguje. Ale czy pies może być niemy? A on powiedział, wie pan. Ale prawdopodobnie to jest kwestia psychiki, więc ona prawdopodobnie się boi po prostu odzywać, więc trzeba być cierpliwym. I minęły ze 3 czy 4 miesiące, kiedy ona absolutnie nie wydawała żadnego dźwięku, i zaczęliśmy i bawiliśmy się, ja i coś rzucałem, ona biegała, ja ją zabierałem, i ona w pewnym momencie szczeknęła. I ja na to krzyknąłem: Śnieżka, ty mówisz! A ona zsikała się ze strachu, że się szczeknęła i teraz o, się dopiero zacznie. I że tak, że od razu musiałeś ukarać. Tak, no właśnie. A ja się cieszyłem, krzyczałem, Śnieżka, ty mówisz! Więc, więc Śnieżka pierwsza była taka uratowana. A propos właśnie, bo no właśnie, zwierzęta mówią, prawda? No, oczywiście, nie że nie mówią. Na różne tylko... sposoby, bo każdy inaczej. Ja mam wrażenie, że ta komunikacja między człowiekiem i zwierzęciem, ona jest rzeczywiście taka, że zwierzę też dopasowuje swój język do osoby, bo rozpoznaje, co działa na ciebie. Oczywiście, dlatego się upodabniamy tak. do siebie. Tak, tak. No ale tak, tak. No, śnie... Zresztą Śnieżka była taka, jak trochę później Dropsio, tylko Dropsio był ciemny, a ona była biała. I ona była grzeczniejsza, ale też uparta, a się nie był grzeczny, no ale co ma grzeczność do kochania? No w każdym razie w moim przypadku nie ma. Ja nie, nie, nie jest tak, że kocham kogoś, bo jest grzeczny. Wręcz przeciwnie: stawianie się uważa, uważam za przejaw inteligencji i osobowości, więc jak najbardziej. <grym> <grym> Tomka, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ci za to, że w ogóle otwarcie mówisz o swojej żałobie, o swoich uczuciach związanych z odchodzeniem, z odejściem dropsia, bo brakuje takich głosów. To się zaczyna zmieniać. Ja coraz częściej widzę, że ludzie jakoś tak się ośmielają, pojawiały się jakieś zdjęcia, i ludzie wyrażają swoje uczucia wobec, wobec zwierząt. I ja myślę, że to jest. Naprawdę bardzo cenne, więc bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja Tobie też dziękuję. W swoim imieniu i Drapsia. Dziękuję. Drapsiku, dzisiaj będziemy nagrywali recenzję o gentlemenach. To jest film angielski. Reżyserował go Guy Ritchie. Kiedyś był mąż Madonny, wiesz? Czy Ty czujesz się Dżentelmenem? No jesteś dobrze wychowany. Chociaż różnie bywa na spacerze. No, sam wiesz. Czyli jesteś gotowy, tak? Nie, no bez przesady, nie wstydź się. No, no, przepraszam, nie chciałem Cię zawstydzić. Drobsiu... Chcę z Tobą porozmawiać na ważne tematy. Nie chcesz rozmawiać?